Nazywam się Tomasz Noga. Pracuję w sieci badawczej Łukasiewicz Instytucie Lotnictwa, gdzie zajmuję się napędami rakietowymi oraz rakietą bursztyn, którą widzimy na obrazku. Studiowałem w Wielkiej Brytanii na University of Southampton, pracowałem w Europejskiej Agencji Kosmicznej, Airbusie, teraz pracuję w Instytucie. Z biologią miałem ostatnio do czynienia naukowo w liceum, także bardzo przepraszam, jeżeli coś powiem nieściśle z tych opowiadając o eksperymentach, które kiedyś latały na rakietach. Mam nadzieję, że Państwo zobaczą lub poprawią, gdzie będzie trzeba. A z astrobiologią zetknąłem się pierwszy raz dzięki Janowi Kotrażowi z Instytutu, który zaproponował jako pierwszy pewien pomysł na to, żeby za pomocą rakiety bursztyn wykonywać takie badania. No i to nas trochę zainspirowało do wstępnej współpracy. Złożyliśmy w zeszłym roku wniosek o NCN-ie, który niestety się nie udał, ale myślę, że to jest dopiero początek pewnej fajnej drogi, którą możemy też odbyć wspólnie z Towarzystwem Astrobiologicznym. O czym opowiem dzisiaj? Opowiem o tym, czym w zasadzie są rakiety suborbitalne, jakiego rodzaju misje wykonują. Następnie przejdę do chyba najbardziej interesującego dla Was tematu, czyli przykłady eksperymentów biologicznych, które już kiedyś poleciały na rakietach suborbitalnych. I opowiem troszkę na koniec o tym, jakie są możliwości w Polsce, co jest teraz możliwe, co może być możliwe w przyszłości. Czym jest rakieta suborbitalna? No jest to pojazd z napędem rakietowym. Na tym slajdzie przedstawiłem rakietę Rexus. To jest rakieta, która wynosi eksperymenty studenckie w Europie. Kilka polskich zespołów już miało okazję wynieść swój eksperyment. I tu jest taki dosyć typowy przekrój rakiety suborbitalnej. Idąc od dołu rakiety w zasadzie mamy z reguły jakieś statyczniki aerodynamiczne, mamy silnik rakietowy, a nad nim mamy już moduły serwisowe. To są moduły, w których znajduje się komputer pokładowy, nawigacja, w których znajduje się na przykład źródło mocy, telemetria, żeby wymieniać dane ze stacją naziemną. No i najbardziej nas interesujące ponad nimi moduły z eksperymentami. Często górny moduł, którym jest głowica rakiety, jest odrzucany, tak żeby można było wystawić eksperyment, który znajduje się na rakiecie, na warunki zewnętrzne. Jak widać po rozmiarach, rakieta jest stosunkowo niewielka. W porównaniu z rakietami kosmicznymi to jest maluszek. Rakieta Rexus ma nieco ponad 5,5 metra długości, a średnica 356 mm. Na czym polega lot suborbitalny? Często to się myli, gdy słyszą ludzie rakieta kosmiczna, że to na pewno wynosi satelity na orbitę, no ale tak nie jest. Tutaj na rysunku mamy porównanie, na czym polega lot orbitalny i suborbitalny. W locie orbitalnym rakieta startuje z Ziemi, przyspiesza, bardzo mocno przyspiesza, a następnie wykonuje zakręt, tak zwany gravity turn, tak by nadać przyspieszenie horyzontalnie. Dzięki temu nabiera pierwszej prędkości kosmicznej i utrzymuje się w zasadzie ładunek, który wynosi na orbicie. W przypadku rakiet suborbitalnych lecimy w zasadzie w przybliżeniu pionowo w górę, tak wysoko, jak tylko dana rakieta pozwala, a następnie wracamy z powrotem na Ziemię. Wysokość tego lotu czasem może przekraczać wysokość orbitowania satelitów. Niektóre amerykańskie rakiety dochodziły na przykład do 1500 km wysokości, podczas gdy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje na około 400 km. Natomiast no, co ważne, to, że te rakiety wracają na Ziemię i sam lot trwa dosyć krótko, od kilku do kilkunastu minut. Tutaj jest przykład grafiki dla rakiety bursztyn, która mówi w zasadzie o tym, co wcześniej, tylko trochę bardziej szczegółowo. W typowym locie mamy start, później silniki kończą pracę, rakieta wznosi się już własnym pędem, dochodzi do apogeum, a następnie swobodnie spada. Czasem wykorzystuje się zjawisko fat spinu, żeby spowolnić upadek rakiety. Wtedy rakieta bardzo szybko się obraca. No a tuż nad Ziemią następują otwarcie spadochronów, także możemy bezpiecznie odzyskać rakietę albo część rakiety i jej ładunek. No tutaj chciałem wspomnieć o rakiecie bursztyn, którą rozwijamy w Instytucie Lotnictwa. Jest to nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania. I w porównaniu do innych rakiet suborbitalnych jest bardzo mała. Została zoptymalizowana tak, żeby jak najmniejszym kosztem, jak najmniejszą rakietą osiągnąć linię Karmana, czyli umowną granicę kosmosu i móc wynieść tam niewielki ładunek badawczy. Jak dotąd udało nam się przeprowadzić 3 udane loty testowe.
Na zdjęciach przedstawiamy lot ostatni Pustce w 2019 roku, gdzie udało nam się zademonstrować odzysk głowicy z powierzchni morza. Głowica wylądowała na spadochronie, wpadła do Bałtyku, po czym pływała, aż podpłynęliśmy łodzią i ją odzyskaliśmy. Wszystko, co było w środku, zostało odzyskane i okazało się, że jest sukces. Głowica była hermetyczna. Komputer pokładowy później mógł dalej działać, także ewentualne eksperymenty, które nie mogłyby mieć kontaktu z wodą, też mogłyby na rakiecie polecieć. Obecnie planujemy dalszy rozwój rakiety i dalsze loty, tak żeby polecieć na 100 km i móc operować takie loty nauce i przemysłowi. Króciutko chciałem dla kontekstu powiedzieć, jaka jest historia tych lotów naukowych na pokładzie rakiet suborbitalnych. I pierwsze takie loty to odbyły się za pomocą niemieckiej rakiety V2. Pomysł w ogóle na takie badania podpowiedział Arthur Clarke, późniejszy autor powieści fantastycznych. Jeszcze w czasie wojny napisał, że te rakiety, które właśnie spadają na Londyn, mogą być wykorzystane w przyszłości do badań naukowych. Niewiele wtedy wiedziano o tym, jak wygląda atmosfera Ziemi na wysokości większej niż loty samolotów czy balonów stratosferycznych. Nie było technologii, żeby tam dotrzeć. Natomiast te rakiety V2 były pierwszymi obiektami stworzonymi przez człowieka, które kosmosu dosięgnęły. No i tak też się stało. Rakiety V2 przyjęte przez Amerykanów, ale również Francuzów, były wystrzeliwane w celach badawczych. Jeden z pierwszych lotów był właśnie lot biologiczny, o czym za chwilę też opowiem. W późniejszych latach rakiety były wykorzystywane w szerokim spektrum zastosowań, przede wszystkim do wspomnianego sondażu atmosfery. Pod koniec lat 60. była międzynarodowa inicjatywa, w ramach której wyszczelono kilkaset takich rakiet, żeby jak najlepiej poznać, zamodelować atmosferę, w czym udział miała też Polska. Na zdjęciu po prawej widzimy rakietę Meteor przygotowywaną do startu. Rakiety te były zaprojektowane w Instytucie Lotnictwa. Łącznie rakiety tej serii wykonały, nie chcę skłamać, chyba ponad 250 lotów badawczych w latach 70. Niestety później projekt został zamknięty i mieliśmy 40 lat dziury w rozwoju technik rakietowych w Polsce. No i właśnie staramy się to nadrobić. Jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, to nadal są prowadzone sondaże atmosfery, aczkolwiek bardziej wyrafinowanymi metodami. Prowadzi się również szereg innych badań. Mamy również pierwsze podejścia do rakiet komercyjnych oraz rakiet załogowych. To jest dobry przykład rakieta firmy Blue Origin New Shepard, która docelowo ma służyć do turystyki kosmicznej. Na górze widać kapsułę załogową, w której mają lecieć ludzie, będą mogli doświadczyć mikrograwitacji, będą mogli przekroczyć granice kosmosu. Ale zanim te loty załogowe się zaczęły, to rakieta wykonała szereg lotów testowych, w czasie których też wykonywano różnorodne eksperymenty naukowe. Wspomniałem o tym, że rakiety sondująca czy suborbitalne mogą być wykorzystane do wielu celów i chciałbym je też teraz pokrótce opowiedzieć. Pierwszym rodzajem to jest wspomniany już sondaż atmosfery. No i te rakiety sondujące mają na celu jak najlepiej zbadać wysokości, do których nie ma dostępu innymi metodami, ponieważ balony stratosferyczne nie mogą wylecieć powyżej, powiedzmy, 40 km, natomiast satelity nie mogą zejść niżej niż 250-300 km tak naprawdę, także pomiędzy tymi wysokościami jest pewna dziura. I jeżeli chcemy zbadać je za pomocą, niezdalnie tylko za pomocą probówek in situ, no to jedyną możliwością jest rakieta suborbitalna. No i tutaj mamy przykład rakiety, która wyniosła kilka tak zwanych active falling spheres, czyli kul, w których był akcelerometer i był odbiornik GPS i można było śledzić przebieg wiatrów na dużych wysokościach za ich pomocą. Po prawej mamy bardziej wyrafinowany payload, mamy próbowniki jonowe, antenę Faradaya, Ecomagrid, która zbierała cząsteczki mikrometeorytów. No i jest to jeden ze stałych elementów lotów rakietowych, sondaż atmosfery. Już nie ma tylu lotów co kiedyś, bo nie ma potrzeby, natomiast jest to nadal ważny aspekt. Drugi rodzaj badań to jest wykorzystanie mikrograwitacji. W czasie lotu rakiety mamy przez kilka minut bardzo wysokiej jakości mikrograwitację, co pozwala na przeprowadzenie wielu, wielu testów. Można taką mikrograwitację uzyskać w tak zwanej wieży zrzutowej, ale na bardzo krótki czas, kilka sekund. Można wykorzystać samoloty.
tak jak widzimy na zdjęciu na górze, aczkolwiek tutaj też test mógłby potrwać najwyżej kilkanaście sekund. Jest średniej jakości ta mikrograwitacja, natomiast rakiety sondujące mogą zapewnić nawet kilka minut takiej mikrograwitacji o bardzo wysokiej jakości. Oczywiście satelity pozwalają na nieograniczoną wręcz długość testu, no ale wymagają też wyniesienia na orbitę, nie pozwalają też z reguły na odzysk, stąd rakiety sondujące są popularne. No i mikrograwitacja, temat rzeka, tu nie będę wchodził we wszystkie tematy, wspomnę tylko, że testy mikrograwitacji są zarówno w biologii przydatne, jak i na przykład metalurgii, w fizyce płynów i tak dalej. No i o astrobiologii jeszcze opowiem. Jednym z ważnych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zastosowań rakiet suborbitalnych jest astronomia, ponieważ rakieta, wznosząc się na dużej wysokości, jest powyżej atmosfery, która zaburza światło dochodzące do Ziemi, to można wystrzelić na jej pokładzie teleskop i móc uzyskać dzięki temu dużo lepszej jakości zdjęcia albo w ogóle zrobić obserwacje, które z Ziemi byłyby niemożliwe, ponieważ atmosfera zupełnie tłumi te spektrum elektromagnetyczne. No, szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to popularne, aczkolwiek też pracujemy, żeby rakieta Bursztyn mogła do takich działań posłużyć. I ostatnim rodzajem badań jest walidacja technologii. Rakieta, wzlatując na tak dużą wysokość, zapewnia ładunkowi warunki podobne do tych, które może doświadczyć w kosmosie. I to jest szereg, całe spektrum technologii, jakie były już do tej pory w ten sposób testowane, na przykład kapsuły do lądowania na Ziemi. Przykładowo też po prawej w Chinach wystrzelono rakietę suborbitalną z trzema prototypowymi CubeSatami, żeby je zbadać. I też mam przyjemność ogłosić, całkiem niedawno się dowiedzieliśmy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt, który złożyliśmy w Instytucie razem z firmą Thorium. Thorium to jest firma z Wrocławia, która rozwija telekomunikację satelitarną i planuje wysłać własne satelity telekomunikacyjne na orbitę. I w ramach projektu planowane są loty rakiety Bursztyn, żeby właśnie technologię rozwijaną przez wrocławską firmę przetestować. Przygotowałem też malutki slajd, w którym chciałem omówić, dlaczego właściwie chcąc prowadzić badania astrobiologiczne, dlaczego nie polecieć od razu na orbitę, szczególnie, że to jest coraz tańsze z każdym rokiem, pozwala na dłuższy czas misji. No, tak jak widać po prawej, rakieta orbitalna to jest olbrzymi pojazd w porównaniu do rakiety suborbitalnej, także oczywiście koszt jednostkowy jest bardzo duży, ale przede wszystkim taki ładunek astrobiologiczny, szczególnie jeśli byłby niewielki, byłby na takiej dużej rakiecie jednym z wielu, wielu, wielu klientów, natomiast na rakiecie małej, takiej jak Bursztyn, mógłby być głównym klientem, czyli to rakieta dostosowałaby się do tego eksperymentu, a nie eksperyment do rakiety. Drugą dużą, poważną zaletą rakiet suborbitalnych jest to, że najczęściej możemy odzyskać ładunek i wykorzystać go z powrotem albo po prostu zabrać go do laboratorium i przeprowadzić na nim odpowiednie badania. Z reguły też taki lot eksperymentalny na rakiecie wymaga dużo krótszych przygotowań niż lot orbitalny. No i teraz przejdę do tej chyba najbardziej interesującej części, czyli opowiem troszeczkę o wybranych badaniach biologicznych wykonanych na rakietach suborbitalnych. Jak już mówiłem, z biologii nie jestem wybitnym ekspertem, także tylko przytoczę to, co znalazłem, przeglądając literaturę. Tego, co znalazłem, pierwszy lot astrobiologiczny w jakimś sensie, to był lot na pokładzie rakiety V2 wykonany w 1946 roku, gdzie wysłano na pokładzie rakiety Grzyby. Później Amerykanie kontynuowali te badania i wysyłali coraz bardziej skomplikowane organizmy, od muszek owocówek poczynając, przez myszy, na małpach kończąc. Dzięki temu dowiedziano się, że lot w kosmos nie kończy się bezwzględną szybką śmiercią biologicznego organizmu, tylko można taki lot przeżyć. W Europie badania biologiczne zaczęły się na dobrą sprawę w 1985 roku i najczęściej skupiają się one na badaniu wpływu zredukowanej grawitacji na organizmy. Z angielskiego nazywa się to gravisening.
Oczywiście wiąże się to z różnymi wyzwaniami, na przykład obciążenia w czasie startu i lotu mają na pewno wpływ na te organizmy, które badamy. Po prawej jest wykres przyspieszeń i prędkości rakiety bursztyn. No i jak widać, przyspieszenie może sięgać do 8G, a w nowej wersji nawet więcej, także jest dosyć duże obciążenie. I jednym z rozwiązań, które się stosuje, jest cięcie na pokład wirówki, która odzorowuje 1G, dzięki czemu możemy oddzielić wpływ lotu rakietowego od wpływu samej mikrograwitacji na badane organizmy, bo jedna próbka jest na tej wirówce, a jedna jest poddana mikrograwitacji, także to, co się dzieje za pomocą grawitacji, jest łatwo, może być oddzielone od tego, co jest efektem właśnie tych przyspieszeń i innych ekstremalnych zjawisk. Jednym z ciekawych eksperymentów, akurat nie z mikrograwitacji, jest eksperyment dodatkowy na rakiecie Texas 49, gdzie naukowcy przy okazji przygotowywania innego eksperymentu postanowili przylepić próbki DNA do zewnętrznej struktury rakiety w kilku lokalizacjach. No i te próbki w czasie startu rakiety oczywiście były wystawione na szereg zjawisk, na wysokie przyspieszenia, temperaturę, ciśnienia dynamiczne, na próżnię, na mikrograwitacji, wszelkie warunki środowiskowe bardzo niesprzyjające w czasie 13-minutowego lotu. I jak się okazało, część DNA przetrwała i nawet pozostała funkcjonalna, co jest pewnym ważnym wnioskiem pod kątem przyszłych misji. Często planując misję na Marsa czy inne ciało niebieskie, staramy się, żeby ta misja nie zabrudziła, powiedzmy, nie zanieczyściła powierzchni Marsa innymi organizmami, także badania na temat, jak organizmy z Ziemi mogą przetrwać taki lot, też są bardzo istotne. Innym przykładem są ładunki biologiczne na rakiecie Texas 50. One badały wpływ mikrograwitacji albo hipergrawitacji na organizmy. Tutaj się szczegółowo nie wypowiem, co było badane, natomiast na koniec zostawiłem źródła, także jeżeli widzicie słowa klucze z waszych zainteresowań naukowych, na przykład mRNA, to będzie można to znaleźć. Innym ciekawym badaniem, które udało mi się odnaleźć też grafiki, które pokazały, jak to było przygotowane, jest eksperyment na pokładzie Master 12 Biology in Microgravity. Tutaj też testowano wpływ mikrograwitacji na zjawiska biologiczne. I widzimy po prawej, jak to było inżyniersko zrobione. Tutaj w tym żółtym kolorze taka tubka jest widoczna, to jest właśnie ta wirówka, której część eksperymentu była umieszczona i była trzymana w 1G, natomiast w niebieskich pudełkach były trzymane próbki, które były poddane mikrograwitacji. No i jak widać, samo włożenie eksperymentu tych żyjątek do rakiety to nie wszystko, trzeba to wszystko inżyniersko obudować, tutaj już pewnie byłaby moja rola, jest oczywiście obudowa, jest pudło, jest Electronic Control Unit Box i mocowanie do rakiety. Jednym z ciekawych badań, jakie znalazłem, to badanie na rakiecie Texas 52, gdzie badano percepcję grawitacji przez różne organizmy i tutaj motywacją było to, żeby zbadać, jak organizmy, które potencjalnie mogą być źródłem pożywienia dla astronautów w czasie długich misji, znoszą mikrograwitację. I tutaj University of Bayerów to zdaje się niemiecka uczelnia. W ogóle Niemcy mają bardzo silną, są bardzo aktywni w dziedzinie badań mikrograwitacji, zarówno od strony biologicznej, jak i materiałowej. To na pewno jest ciekawy kierunek do ewentualnej współpracy. O, chyba mój ulubiony przykład, może dlatego, że go bardziej rozumiem, to jest analiza, jak mikrograwitacja wpływa na małe rybki, które mają inner ear stone, czyli w których uszach pojawiają się jakieś zwapnienia czy inna choroba. Sprawdzano, jak to wpływa na orientację przestrzenną ryb mikrograwitacji. Notowano w zależności od tego, jak bardzo mają dużo tego inner stone, po jakim czasie orientują się w sytuacji w mikrograwitacji, zaczynają ponownie pływać. I jak wyszło, ryby na początku na pewno skonfundowane takim lotem rakietowym w czasie mikrograwitacji zaczęły się orientować i znowu zaczęły pływać w swoich zbiornikach.
Jednym z nowszych przykładów, o którym słuchałem ostatnio na konferencji w Essen dotyczącej badań na rakietach suborbitalnych, było badanie dotyczące wpływu mikrograwitacji na komórki raka krtani. Z tego, co zrozumiałem, chodziło o to, że poznając te zjawiska przemiany komórkowej w mikrograwitacji, być może uda się odkryć, lepiej jest zrozumieć, jak te komórki działają, a docelowo jak je zwalczać. I to wszystkie badania, jakie udało mi się zgromadzić, znaczy udało mi się dużo więcej, ale też nie chciałem aż tylu slajdów po kolei opowiadać. Dałem materiały źródłowe dla ciekawych, natomiast chciałem wspomnieć o tym, jak można wykonać taki lot w Polsce. Jak już wspominałem, w zeszłym roku z niektórymi osobami tutaj obecnymi składaliśmy wniosek w NCN, który został merytorycznie dosyć dobrze odebrany, natomiast niestety był to dosyć biedny projekt i uznano, że finansowo nie chcą przeznaczać takiej kwoty na jeden projekt. Natomiast ukazało się ogłoszenie o projekcie NCN Sonata BIS-11, gdzie budżet wynosi 150 milionów złotych, co daje dużą nadzieję, że tym razem taki projekt miałby szansę powodzenia. I cóż, rakieta Bursztyn jak najbardziej nadaje się do przeprowadzenia tego rodzaju badań. Może polecieć docelowo na 100 kilometrów z 10-kilogramowym ładunkiem. W czasie poprzedniego projektu planowaliśmy lot łącznie 6 różnymi eksperymentami astrobiologicznymi, przeróżnymi, od jakichś robaczków przez DNA, pełne spektrum od robaczka do pojedynczych komórek i DNA miało być badane zarówno pod kątem mikrograwitacji, jak i wpływu próżni, wpływu temperatur wysokich i tym podobne i tak dalej. Także rakieta jak najbardziej ma potencjał, żeby być wykorzystana do takich badań i tego typu konkurs NCN być może jest sposobem na sfinansowanie ciekawego projektu. Prawie na koniec chciałem zachęcić Państwa do konferencji, która jest planowana na przyszły rok. Miała się odbyć w tym roku, ale z wiadomych względów została przełożona. Jest to sympozjum Europejskiej Agencji Kosmicznej na temat rakietowych i balonowych programów i badań. Jest to bardzo dobre miejsce, żeby spotkać osoby, które już takie badania biologiczne prowadziły, ale również pochwalić się swoimi badaniami astrobiologicznymi, związanymi właśnie z lotami rakietowymi, ewentualnie też z balonami stratosferycznymi. To też jest ciekawy sposób na prowadzenie badań. Na koniec obiecane źródła i materiały dodatkowe. Część z nich to dostarcza takiej ogólnej wiedzy na temat rakiet sondujących. Jest fajna przeglądówka, trzecia od tyłu, która była wygłoszona na jednej z poprzednich edycji wspomnianej wcześniej konferencji, która opowiada, jak rozwijały się badania biologiczne na rakietach sondujących. Sama konferencja, o której wspominałem, publikuje wszystkie proceedingsy sprzed ostatnich kilku lat, także tam można sięgnąć po wiele materiałów źródłowych. Dla ciekawych, NASA publikuje listę eksperymentów suborbitalnych finansowanych w ramach programu Flight Opportunities. To głównie dotyczy walidacji technologii nowych, ale jest tam, zdaje się, też troszkę o astrobiologii. Na koniec też dałem dane do mojego artykułu przeglądowego, w którym opowiadam o tym, czym są rakiety suborbitalne, jakiego rodzaju badania można na nich wykonywać. Także bardzo dziękuję za możliwość wygłoszenia seminarium. Zapraszam do kontaktu ze mną.